Otwieram 16. sesję Rady Gminy Czemierniki, zwołaną na dzień 25 lutego na godzinę 14.30. Na wstępie prosiłbym radnych i gości o powstanie. Chciałbym tutaj uczcić minutą ciszy zmarłego w sobotę księdza kanonika Mariana Malarza. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie zaproszonych gości, wójta gminy Czemierniki, pana Arkadiusza Filipka. Witam pana sekretarza gminy Czemierniki, pana Waldemara Kozaka. Witam panią skarbnik gminy, panią Janinę Błaszczak. Witam panią podinspektorat do spraw organizacyjno-administracyjnych, panią Dorotę Godulę. Witam wszystkich radnych. Czy ktoś chce wprowadzać zmiany w porządku obrad? Nie widzę, zatem przeczytam proponowany plan obrad. Punkt pierwszy, otwarcie. Punkt drugi, sprawy organizacyjne. Punkt drugi, podpunkt A, stwierdzenie kworum. Punkt drugi, podpunkt B, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt trzeci, przyjęcie uchwał. Punkt trzeci, podpunkt A, zmieniającego uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Czemierniki na rok 2020. Punkt trzeci, podpunkt B, w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Punkt trzeci, podpunkt C, w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok. Punkt czwarty, zamknięcie obrad. Przed głosu... Tak, przegłosujmy porządek obrad. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Dobrze, dziękuję. Dzisiaj mój błąd, przepraszam. Dzisiaj nie głosujemy, przejdziemy do spraw organizacyjnych. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 15 radnych obecnych jest 15, co uprawnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Przechodzimy do punktu, ja już sobie pozwolę usiąść, będzie mi wygodniej. Przechodzimy do punktu drugiego, podpunkt B, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół był wyłożony i dany do wglądu, również w wersji elektronicznej. Czy ktoś odnośnie protokołu z poprzedniej sesji ma jakieś pytania? Nie widzę, zatem przegłosujemy przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie 15 głosami za. Przechodzimy do punktu trzeciego, podjęcie uchwały 20. O przeczytanie uchwały. Uchwała nr 16 łamane przez 2020 Rady Gminy Czemierniki z dnia 25 lutego 2020 roku, zmieniająca uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Czemierniki na rok 2020. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 506, 1309, 1571, 1696 i 1815, artykuł 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 1170 oraz 2018 roku, pozycja 2000.
244 przy uwzględnieniu obwieszczenia ministra finansów z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 oraz obwieszczenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 roku. Monitor Polski, pozycja 1020. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 13/60/2019 Rady Gminy Czemierniki z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Czemierniki na rok 2020, Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2019 roku, pozycja 6419, załącznik nr 2, stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton otrzymuje brzmienie. Załącznik nr 2 do uchwały nr 13/60/2019 Rady Gminy Czemierniki z dnia 21 listopada 2019 roku. Liczba osi dopuszczalna masa całkowita nie mniej niż 1, mniej niż 2. Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne. Stawka podatku, dwie osie. Jeszcze raz, bo tutaj tabelka jest troszeczkę skomplikowana, jak widzicie. Liczba osi 12 ton do 18, stawka podatku na dwie osie 1810 zł, inne systemy zawieszenia osi jezdnych 1810. 18 do 25 ton, 1980 osi jezdna z zawieszeniem pneumatycznym, inne systemy zawieszenia 1980. 25 do 31 ton, osi jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 2100, inne systemy zawieszenia 2100. Nie mniej niż 31 ton, oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1750 zł, inne systemy zawieszenia 2120. Trzy osie lub więcej, nie mniej niż 12 ton, nie mniej niż 12, mniej niż 40, trzy osie i więcej 2000, inne systemy zawieszenia 2120. Nie mniej niż 40, trzy osie i więcej 2300, inne systemy zawieszenia 2720. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dziękuję. Dziękuję panie wójcie. Czy uchwała jest jasna dla wszystkich radnych? Czy ktoś chce zadać pytanie? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania na tę uchwałę. Proszę głosować. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, 15 za. Przechodzimy do punktu wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie artykułu 40 ustęp 8 i ustęp 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 2068 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf 1. Ustala się wysokość stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Czemierniki, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące. Punkt 1. Prowadzenie robót w pasie drogowym. Punkt 2. Umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Punkt 3. Umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego oraz reklam. Punkt 4. Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienionych w punkcie 1 do 3. Paragraf 2 ustęp 1. Za zajęcie 1 metra kwadratowego pasa drogowego, o którym mowa w paragrafie 1, punkt 1 i punkt 4, ustala się następującą wysokość stawek opłat za każdy dzień zajęcia. Punkt 1. Jezdni do 20% szerokości 2 zł. Punkt 2. Jezdni od powyżej 20% szerokości do 50% szerokości 4 zł. Punkt 3. Jezdni powyżej 50% szerokości 5 zł. Punkt 4. Chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych 2,50 zł. Punkt 5. Pozostałych elementów pasa drogowego niewymienionych w punkcie 1 do 4 2 zł. Ustęp 2. Za zajęcie 1 metra pasa drogowego, o którym mowa w paragrafie 1, punkt 1 i punkt 4 w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia w wysokości 20 groszy. Paragraf 3. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w paragrafie 1, punkt 2, ustala się roczną wysokość stawek opłat za 1 metr kwadratowy powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia. Punkt 1. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, punkt A, w pasie drogowym 5 zł, punkt B, na drogowym obiekcie inżynierskim 20 zł. Punkt 2. Dla pozostałych urządzeń. Punkt A. W pasie drogowym 20 zł. Punkt B. Na drogowym obiekcie inżynierskim 200 zł. Paragraf 4 ustęp 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w paragrafie 1 punkt 3, ustala się wysokość stawek opłat za każdy dzień. Punkt 1. Zajęcia 1 metra kwadratowego powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego 1 zł. Punkt 2. Umieszczenia 1 metra kwadratowego powierzchnia reklamy 2 zł. Ustęp 2. Za zajęcie 1 metra pasa drogowego, o którym mowa w paragrafie 1 punkt 3, w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia w wysokości 20 groszy. Paragraf 5. Traci moc uchwała nr 14/68/2019 Rady Gminy Czemierniki z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2020 roku, pozycja 71. Paragraf 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dziękuję. Dziękuję panie sekretarzu. Odnośnie tej uchwały, czy ktoś ma jakieś pytania, chce zadać? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania nad tą uchwałą. Proszę głosować. Uchwała została przyjęta również jednogłośnie, 15 głosami za. Przechodzimy do punktu trzeciego, podpunkt C, w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok. O przeczytanie uchwały proszę panią skarbnik. Uchwała nr 16/84/2020 Rady Gminy Czemierniki z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 506, z późniejszymi zmianami, Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 14/74/2019 Rady Gminy Czemierniki z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok po zmianach wprowadza się następujące zmiany. 1. Planowane wydatki budżetu gminy w kwocie 23 386 958 zł
Z tego wydatki bieżące 17 241 184 zł i wydatki majątkowe 6 145 774 zł zastępuje się następującymi kwotami. Wydatki bieżące 17 221 184 zł i wydatki majątkowe 6 165 774 zł. W tym w paragrafie 2 punkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 5 823 329 zł. W paragrafie 2 punkt 2 wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 723 006 zł. Punkt 2. Zapis paragrafu 5 otrzymuje nowe brzmienie. W budżecie gminy tworzy się rezerwy. 1. Ogólną w kwocie 26 970 zł. Podpunkt drugi, celową w kwocie 48 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 48 500 zł. Punkt trzeci, szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetu zestawiono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt 4, załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy nr 16/74 na 2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt 5. W załączniku nr 4 do uchwały Rady Gminy nr 14/74 na 2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2020 roku wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt 6. W załączniku nr 5 do uchwały Rady Gminy 14/74/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Czemierniki. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Odnośnie tej uchwały, czy są jakieś pytania? Zechcieliby zadać pytanie? Nie. Uchwała została przyjęta 15 głosami za, czyli jednogłośnie. Zatem przechodzimy do punktu 4. Dziękuję zaproszonym gościom, panu wójtowi, panu sekretarzowi, pani skarbnik, pani podinspektor, wszystkim radnym. Zamykam obrady 16 Rady Gminy Czemierniki.